dziękuję również Lubowa. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, dzisiaj mamy 9. edycję naszych Dni Otwartych IKA Industrii Lubawa. Bardzo się cieszę, że możemy, stać nas na to. Jesteśmy dobrzy i rzeczywiście możemy co roku celebrować nasze święto. Dzisiaj jest pod hasłem innowacyjność i przedsiębiorczość. To jest to, co chcemy w naszej firmie wdrażać. To jest to, co w naszej firmie wdrażamy cały czas i to jest nasza przyszłość i to będziemy cały czas robić. Na dzisiejszym spotkaniu ci, którzy byli wcześniej, mieliście szansę i okazję zobaczyć, z czym to się wiąże. Innowacyjność i przedsiębiorczość. Roboty, inne ciekawe rzeczy, które można było zobaczyć i to jest to, co będziemy chcieli w naszej firmie wdrażać. Bardzo się cieszę, że tak licznie dzisiaj przybyliście, mimo że może ta pogoda taka nie do końca, ale zawsze licznie bierzecie udział w naszych przedsięwzięciach. Ja się cieszę bardzo, że mamy w naszej firmie wspaniałą załogę. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście, że pracujecie na co dzień i dziękuję przede wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszego święta. Mamy wspaniałych wolontariuszy, którzy co roku rzeczywiście ciężko pracując organizują dla nas to święto. Chciałbym im w tej chwili bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Rozwijamy się, moi drodzy. Dzisiaj była okazja, otwieraliśmy nowy magazyn, ale to nie jest koniec. My dalej pracujemy nad tym, żeby nasza IKA Industrii Lubawa się rozwijała. Chcemy nadal pracować, żeby rzesze klientów na całym świecie było zadowolonych z naszych mebli. Produkujemy wspaniałe meble i wysyłamy je na cały świat. Także cieszę się bardzo, że dzisiaj jesteście. Mamy wspaniały dzień i uważam ten dzień za otwarty. Woo!